Siemaneczko, z tej strony Araulen. Witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2013, sezon drugi. I już lecimy z grubej rury. Ostatnio ogarnialiśmy tutaj to poletko, koszenie, belowanie i te sprawy. I teraz pięknie zbieramy bele, żeby potem je sprzedać, będzie hajs. Raz, dwa to zbierzemy. I tak się zastanawiam, czy nie kupić jakiejś ścinarki do trawy i tych sprzętów. Po prostu, żeby jakieś siano ogarnąć, bo przydałoby się. I wziąć się za hodowlę krów, bo za mleko byłyby pieniążki, które są bardzo, bardzo potrzebne. Okej. Tutaj teraz pykniemy. Tak. Co jest? 8? Myślę, że to na 10 starcza. Dobra. Już jedziemy to sprzedać. Przepraszam, że tak dawno nie było odcinka, ale po prostu miałem brak weny twórczej i tak jak mówiłem już na kilku odcinkach, chory, jeszcze raz chory. I nie dałem rady nic wcześniej nagrać. Postaramy się z chłopakami też nagrać w piątek, sobotę. Multi. Z pewnym nowym gościem, tak? I mam nadzieję, że wreszcie nagramy tą nową serię z pewnej gry. Ja wiem, panie, że ty to oglądasz. Pamiętaj, ja czekam na ciebie. Bo ostatnio mieliśmy nagrywać, to spitoliłeś. Tak? Stój! Nie! Co ja zrobiłem? Dawaj, jeszcze raz. Dobra, platforma jest przechylana. I teraz co? Okej, jest hajs. I lecimy dalej. Zbierać bele. Szybciutko. Wiem, że już obiecałem tą serię na Wielkanoc i tak dalej. Ci, co śledzą Facebooka, wiedzą. Ale no, nie możemy się zgadać, ale myślę, że będzie warto czekać, będziecie zadowoleni. Coś, czego, co chcieliście od dawna na moim kanale. Także trochę cierpliwości, jak to mówi Biblia. Czekajcie, a będzie wam dane. Także i wy poczekajcie, a dostaniecie to, czego oczekiwaliście, oczekujecie. Musimy po prostu się zgadać dobrze. Okej, ostatnia bela stąd. Tak z zapitalam ogólnie, powinno, podejrzewam, się wolniej jeździć, ale jak mogę, to co będę. Dobra. 8, 16. Nie! Dobra, błagam. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Dawaj! No. Powolutku. Jest! Wybrnęliśmy z tego pięknie. Okej. Lecimy sprzedać to. 16 plus 3 chyba. 19 beli, nie tak źle. Jedziesz. Dobra. Wow, jakie rolki.
Dobra. Sigbelli nie ma za dużego interesu, ale jednak zawsze coś. Ostatnie bele. Ostatnie. Tam zostało jeszcze jedno pole do skoszenia. I skoszę je chyba poza odcinkiem, bo już nie będę was tymi żniwami zadręczał. Zajmiemy się czymś innym, a tamto po prostu ogarnę raz, dwa poza odcinkiem. Ewentualnie coś tam nagram i wam wrzucę do któregoś odcinka. Żeby nie było, cheaty. Nie. Pomyślimy. Na razie ogarniemy to. Sprzedamy. I się zajmiemy trawą troszeczkę. Dobra. Mam nadzieję, że będziemy stać. Dajesz. Szybciej. Okej. Jesteśmy na farmie. I szybciutko rozładujemy. Ok. Szybciutko przechylaj. Wow, ale bajer. Okej. Gotowe. Sprzedane. Gdzieś tam miałem taką łoneczkę z tyłu do parkowania, bo to jest tak ciasno, że mi się ciężko parkuje w tych garażach. Tutaj taka łoneczka jest. Okej. I wezmę ten traktor. Do sklepu skoczymy raz. Technologia belowania, obciążniki, inne. Ciągniki, ładowacze, kombajny, wywrotki, pługi, kosiarki. To by było to. Kup. Okej, ja skoczę raz, dwa do sklepu i zaraz się widzimy. Okej, jesteśmy na miejscu. Nasza kosiareczka już na nas czeka. Przyjechałem, widzę, z obciążnikiem, to go dam do tyłu. Żeby go tutaj nie zostawiać. Szybko przypinaj. Ups. Gotowe. Mam nadzieję, że to nie przedźwigi nie tego traktora. A jak nie, to podjedziemy tym większym. Dobra. Wow. Ale sprzęt. Jak ja mam się tu zmieścić? Da się to złożyć? Złóż. Okej, da się złożyć na szczęście. Jedziemy. Aha, muszę zawrócić. Au! Muszę zawrócić, bo tam nie mam... Au! Przejazdu! Au! Co się dzieje? Jak ten Raulen jeździ? Okej. Teraz już powinno być cacy. Pyk. O, widzicie, tutaj o tym polu mówiłem. Będę skoszę je poza odcinkiem. No kurczę! Bez przesady. Jedziemy na farmę. Na wysokość się zmieszczę? Tak ledwie. Kurczę, ale potężny sprzęt. I... Gdzie? Może tutaj to od razu? Tam koło pola jeszcze było coś. Tego dużego. Może tam to od razu skosić? To może tutaj to zaczniemy. Rozłóż. Włącz. Szybciutko. Ciutko. Ślicznie. Szkoda, że nie robi pokosów, ale nasiano najwyżej usłyszymy. Ślicznie kosi. Dobra. Wow. Dobra.
ogólnie... kurczę! Tam mi ktoś mówił, że... dobra. No, to samo co na multi i tak dalej, i te sprawy, no dlatego widzicie, nie jest to samo, skoro tak, robimy co innego niż na multi i tak będę starał się robić cały czas. Dobra, musimy tu nawrócić. Trochę upierdliwa jest ta koziarka i lepsze chyba byłoby połączenie, no wiecie, te podwójne z tyłu i pojedyncze z przodu, bo takie jest to strasznie upierdliwe i ciężkie do sterowania. Szybko skusimy tą łąkę. Dawaj, pyk, 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 pyk. Szkoda, że nie można pracowników na łąki zatrudniać, bo bym mógł już przyjechać roztrząsać. Dobra. Podnieś. Opuść. No jedź. Dobra. Dobra. A swoją drogą, jak do krów, to muszę mieć albo paszowóz, albo zbierać tą przyczepą samozbierającą, prawda? Będę musiał pomyśleć, co zakupić, co mi się bardziej opłaci. Czy robić na bele po prostu i potem paszowozem mieszać, jak dla zwierzaków, czy bardziej się opłaci kupić, no wiecie, przyczepę samozbierającą i po prostu zbierać już i na pryzmę sypać. Zobaczymy. Na razie to skusimy. Może taki krótszy odcinek zrobię trochę, żeby nie zanudzać. A chciałbym jeszcze to dzisiaj wrzucić, ja nagrywam dość późno, bo kompletnie nie miałem możliwości wcześniej. Przespałem do południa praktycznie, bo tak się źle czuję. Ale myślę, że już słychać, że jest troszkę lepiej. Więc mam nadzieję, że do weekendu wszystko się unormuje i wrócimy z takim stałym terminem wrzucania. Więc co? Tu by było już skoszone, tak? Okej. Okej. Kosiarki, zgrabiarki, krone, sfadro. Mam jakąś przetrząsarkę. The Krone Twin Rotor Rake has the ability to rake up to influence when making the ideal choice for larger farmers. Is an ideal farmer's machine allowing the user to rake two swaths into one, which in turn increases the efficiency of the following baler or harvester. Tu mam jeszcze taki sprzęt. Można by było wykorzystać w sumie. Dość szeroka. I przegrabić. Także kup. Coś nowego. Dobra, to złóż. Tutaj na razie zaparkujemy, a potem sobie posprzątam. A Lindnerem skoczymy. Wiecie. Po tą przetrząsarkę. Ten obciążnik odepniemy, żeby nam nie przeszkadzał, bo na pusto się kiepsko jeździ. I sklep, sklep, sklep. Sklep jest gdzieś w tamtą stronę, prawda? Dobra, dojechaliśmy. Śmiesznie wygląda ta maszyna przy tym traktorze. I ogólnie podejrzewam, że to jest jakoś super cudownie oskryptowane i w ogóle. Z nią ci się połapie. Tryb przetrząsania. Okej. Przepięło nam się. Jakieś opuszczanie też podejrzewam, że trzeba będzie robić. Okej. Gdzie jest jakieś to koło do opuszczania? Tu. Opuść koła grabiące. K.
Dobra. Ała, jajajajajaj. Tak, dobrze się dzieje, tak, tak. Dobra, suszymy z prędkość tempomatu. Page down 49%. Fajnie to wygląda. Dawno nie miałem styczności z takimi maszynami. Jeszcze za czasów LS-a 2009. Tak, to w 2013 praktycznie nie grałem. Ja jak już to zacząłem grać na tych dużych maszynach, 2011 w ogóle nie grałem. Grałem tylko na początku, a potem wyszedł Agrar i kompletnie olałem LS-a. Więc to mój debiut z tego typu maszyną. Ale jest spoczko, siano nam się suszy. Przegrabimy to i będzie koniec odcinka. Taki krótszy troszkę. Będą się, podejrzewam, trafiały troszkę... Aha, suszę, to będę musiał to zbelować, dobra. Bo mogłem też to od razu zgrabić po prostu i... I dać na zielonkę. No ale cóż, siano też się przyda. Sam, albo może mi doradzicie po prostu, jak się z tym obchodzić. Co z tym robić i tak dalej. Bo ja to mówię, kompletnie nie ogarniam. Nuby ze mnie w tych sprawach. Tam troszkę przerwało, ale to nic, będzie troszkę wymieszane. Ślicznie. Ślicznie nam przegrabia. Dobra. Dobra. To co? Myślę, że nie ma sensu, żebyście patrzyli, jak ja tak jeżdżę w kółko. Widzimy się, jak już skończę. Okej. Ogarnęliśmy to. Wszystko pięknie przegrabione. Usycha sobie. Usycha, schnie. I na następnym odcinku to skrabimy, zwieziemy i tak dalej. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Proponujcie jakieś własne mody z tych takich średnich i dużych, takie sprawdzone, używane przez was, które nie będą tam się bugowały czy coś. Dzięki za oglądanie. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. To by było na tyle. Cześć!